bardzo trudno było mi dokonać wyboru jednej, jedynej książki, o której mogłabym powiedzieć, że naprawdę wstrząsnęła moim życiem, że wprowadziła mnie głęboko w swój własny świat. Rozważam co najmniej kilkanaście pozycji. Pod uwagę brałam książkę Olgi Tokarczuk, Prawie inne czasy, także książkę Magdaleny Tuli, Szum. Myślałam także o powieści Wyznaję katalońskiego pisarza Juana Cabré oraz książce Łaskawe Jonathana Littella. Trudno nie wspomnieć o cyklu Carlosa Ruiza Zafona Cmentarz zapomnianych książek, który rozpoczął powieścią Cień wiatru. Należą one też do grona moich ulubionych. Zdecydowałam się jednak na 100 lat samotności Gabriela García Márqueza. Książkę napisał kolumbijski pisarz, który dostał Nagrodę Nobla w 1982 roku. Jest przedstawicielem literatury iberoamerykańskiej. Pisarz tworzył tę książkę przez 18 miesięcy, a więc bardzo długo, ale rzeczywiście jest tu tak dużo wątków i postaci, że zupełnie mnie to nie dziwi, że aż tyle czasu i poświęcenia wolnego czasu wymagała. Książka została po raz pierwszy wydana w Buenos Aires w 1967 roku. Opowiada ona historię rodu Błędiów na przełomie wieku, czyli tytułowych 100 lat w samotności. Rozpoczyna się założeniem wioski Maconda przez protoplastę rodu José Arcadio Buendie, a kończy śmiercią ostatniego potomka klanu. Rodzina ta jest naznaczona piętnem fatalizmu, który pogłębia niezdolność do miłości, a także głęboka wiara w przesądy. Kilkudziesięciu bohaterów ma swoją historię od początku do końca, którą autor opowiada w sposób bardzo dynamiczny, a jednocześnie oszczędny w słowach. Pewną trudność może sprawiać gąszcz rodzinnych koligacji, zwłaszcza że bohaterowie noszą te same imiona, a także jej wielowątkowość i natłok historii życiowych. Natomiast muszę wspomnieć, że samych Aurelianów w trzecim pokoleniu rodziny było 17 i bynajmniej nie są to jedyni Aurelianowie w tej rodzinie. Wartością dodaną tej książki jest z pewnością świat wykreowany przez autora, pełen fantasmagorii na pograniczy jawy i snu. Powieść bowiem wpisuje się w wątki realizmu magicznego, czyli pewnej tendencji artystyczno-estetycznej, która w literaturze w pewnym uproszczeniu oznacza zmiksowanie wątków realnych z nierzeczywistymi. Ta książka jest też wspaniała dla mnie przez to, że napisana jest naprawdę fantastycznym językiem i stylem takiego gawędziarza, który świetnie umie opowiadać historię. Książka jest prawie pozbawiona dialogów, co przyznam, że też było dla mnie ważną wartością. Ma przy okazji też ponadczasowy i uniwersalny charakter, ponieważ można ją odczytać jako alegorię życia każdej rodziny w dowolnym miejscu na świecie, a także każdego pojedynczego człowieka. Człowieka, którego postrzegamy jako wyalienowaną jednostkę, która żyje w często nie do końca gościnnym dla nas świecie, która jest samotnym bażantem na ziemi, parafrazując słowa Herty Miller, która musi podejmować trudne życiowe wybory i która musi także ponosić ich konsekwencje. Dla mnie to fantastyczna, pełna inspiracji książka, którą czytam chętnie co kilka lat, do której wracam, ale zdaję sobie sprawę, że nie spodoba się ona wszystkim, ponieważ wśród czytelników budzi skrajne emocje, począwszy do euforii i wręcz ekstazy literackiej, która stała się moim udziałem, do zupełnej obojętności, a także wręcz znudzenia.